Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegier były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś rozmawiamy o tym, że bohaterowie ruchu oporu PIS pękają. Na pierwszy ogień poszedł Macierewicz, który co tu wst powiedzieć wstyd no, nie wytrzymał nawet kilkunastu godzin, czyli opuścił placówkę, wysunięto placówkę oporu. Na terenie Ministerstwa Obrony Narodowej, w której miała obradować komisja, podkomisja smoleńska, która została rozwiązana wczoraj i po prostu wczoraj, po tym jak już ogłosił, że decyzja ministra Kośiniaka, wicepremiera Kośiniaka Kamesza jest nieważna, nie ma prawa rozwiązać komisji, no to jednak wyszedł. I sprawa jego buntu się skończyła. Po prostu okazało się, że starszy pan to jednak nie lubi nocować poza domem. To zresztą przecież nic przyjemnego. O 19:30 punktów poru padł i przebił się do miasta. Janku, no nie, nie można tak mówić, no celowo przebił się z walką do miasta. Przecież no to... właśnie. W każdym razie następny w kolejce do pęknięcia jest pan Adam Glapiński, który po prostu boi się tego, co tam się wyczynia. On ma zresztą dywersję. Bo jeden z członków jego zarządu Narodowego Banku Polskiego, pan Paweł Mucha, się z nim nawala, krótko mówiąc. I nawala się publicznie, zarzucając Glapińskiemu m.in. fałszowanie protokołów z obrad i. Zarządu NBP i niezgodne z prawem ich jego utajnianie. No właśnie, utajnianie po to, żeby fałszować. Te zarzuty lecą sobie w przestrzeń publiczną. Trochę to przypomina piaskownicę, ponieważ Glapiński, żeby się zemścić na nim, zmienił mu gabinet z drugiego piętra na ósmy. Na ósmy Bucha <laughs> wezwał policję. No więc jest taka, szanowni Państwo. No to oczywiście za to na pewno odpowiada koalicja obywatelska, która po prostu przekupiła muchę, żeby dręczył biednego A Tuska jak zwykle. No, wina Tuska. No i oczywiście to są już ostatnie godziny, dramatyczne, ostatnie godziny oporu w twierdzy na jasnej. Jest to punkt, wysunięty punkt oporu, takie Westerplatte Woronicza, bo to Woronicza znajduje się na Mokotowie, natomiast jasna to jest samo centrum, to jest ulica prostopadła do ulicy świętokrzyskiej. Budynek telewizji z jednej strony ma jasno, z drugiej strony ma Plac Powstańców, ale jest nadzieja dla obrońców, dlatego że uciekając, przebijając się. Mogą się przebić nie tylko do domu chłopa, bo tam, 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 tam wrogo. No bo wiadomo, że chłopi zdradzili, więc to, tam jest. No... im podziękowali, naprawdę. Więc, ale jest możliwość przebicia się do Narodowego Banku Polskiego. E... Ej, patrz, ja tego nie przewidziałem. Masz rację. No tak, ja się starzeję, masz rację. No, taka wysunięta placówka. Tak. No więc i w tym momencie, w tym momencie twierdzą, główną twierdzą e, PiSów w Warszawie będzie. Twierdza Narodowego Banku Polskiego. Ja myślę, słuchaj Tomku, że my nie doceniamy pana profesora Adama Glepińskiego. Po prostu ta płachta, ja tak się zastanawiałem się, po co jest ta płachta, te płachty ogromne, tam po prostu przygotowane stanowiska ogniowe. Janek, płachta i różnie, wiesz. No, wiesz. Płachta, u, u Ciebie też miała być płachta i siatka, rozmawiałem, żebyś na przykład nie wyskoczył, albo żebyś nie wyrzucił któregoś przez balkon, jak przyjdą, wiesz, ci ludzie, ci, te, którzy nas chronią, bo teraz jest nowa wersja, że nas chronili, taka, a nie śledzili. Nie to, to, nie nie, to, to wiesz, to ta płachta, znaczy ta, ta siatka była po to dla ochrony Twojej. Miała może, może Glapiński ma tą płachtę, żeby nikt z okna nie wyskoczył stamtąd. Nie, ja, ja myślę, ja, 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 ja słyszałem, że za tym po prostu się przygotowują stanowiska ogniowe, że po prostu... To no. Bań, to znaczy banik, to jest przy narodowym banku polskim. Tomku, ja po prostu tak. jak obsuniesz w momencie to, 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 to po prostu zobaczysz w sposób wysunięte stanowiska ogniały, oni się będą mogli bronić. Tak, Lapiński nawet, Lapiński nawet szukał koalicjantów, szukał obrońców, bo wezwał, zaprosił do siebie wszystkich szefów najważniejszych banków, prezesów najważniejszych banków, i, no i tak prosił, żeby, żeby oni razem z nim stworzyli taki wspólny front ruchu oporu, no przeciwko tym wrednym przyszłym ewentualnym decyzjom, żeby go usunąć, ale jakoś to, to podobno nie. nie, nie oni, oni nie za bardzo chcą, ci prezesie jakoś jako spokojnie podchodzą. No i Glapiński używa argumentu takiego, no to mnie rozbawiło, jak tu dzisiaj usłuchałem dziś wywiadu pana Ludwika Koteckiego z redaktorem Piaseckim i okazało się, że Glapiński używa argumentacji, że no przecież usunięcie jego. No tak ważnego człowieka tutaj, w, w, jeżeli chodzi o, o, o rynek finansowy w, w Polsce, no to spowoduje to, że no po prostu wszystko poleci na mordę. Tak, no. Te informacje o tym, co się dzieje z Glapińskim, spowodowało to, złotówka się wzmocniła. Nie uda poszła do góry. Także tutaj odbierane te informacje są w ogóle to, że Tuska raczej tak. No trochę inaczej niż to, to Glapiński wyobraża, no ale wiesz, no Janku, ja nie jestem fachowcem od, od finansów. Ty, ty z bratem się śmiejesz, to wiesz jak to wygląda, to śmiejecie się. Tam Pan jest... Aleksander... No tam jest, to, Tomek, tam jest y, bardzo prosta historia, jeżeli chodzi o Glapińskiego. To jest po prostu niekompetentny człowiek. Było dwóch niekompetentnych prezesów tego typu, był bardzo niekompetentny, był... Sławomir Skrzypek, jak ktoś ma... On słuchał się doradców, on się nie wychylał. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, to znaczy on po prostu nie miał bladego pojęcia, czym zarządza, został prezesem NBP-u i ja pamiętam jego wypowiedź, której byłem świadkiem, bo na, znaczy można sobie po tym, że on nie ma bladego pojęcia, to można wystarczy zobaczyć przesłuchanie jego przed komisją sejmową 2006 rok, gdzie po prostu coś tam z kartki dukał, po prostu bladego pojęcia nie miał po prostu, czym się zajmuje Narodowy Bank Polski, co on tam robić. Robić, ale trzeba mu przyznać, że po prostu na miejscu powiem tak. To, bo jak wychodził i gadał, to gadał od rzeczy. Zaraz powiem dlaczego. Bo to miałem takie spotkanie w czerwcu 2009 roku. On zrobił spotkanie u Gesslerowej po schodkach w dół w takiej specjalnej kameralnej sali, gdzie miał opowiadać, jak będzie Narodowy Bank Polski działał w trakcie tego wielkiego kryzysu 2009 roku. I po prostu były dwa momenty mrożące krew w żyłach. To znaczy, on ogłosił, że będzie pomagał tylko tym bankom, które mają pasywa większe niż aktywa. Następnie, bo drugi problem polegał na tym, że to, że on bredzi, bo to wyjaśniam, te pasywa zawsze się równają aktywom w bilansach. Chodziło o to, że wśród dziennikarzy tylko trzech, ja jeszcze dwóch zareagowało śmiechem, a reszta kompletnie nie wyczuła, że nasz gospodarz dał dowód tego, że po prostu nie ma bladego pojęcia, jak funkcjonują banki i co to jest w ogóle bilans. Już nie tylko banków, tylko w ogóle firm. No ale po prostu tak się rozeszliśmy. Pamiętam, że potem gdzieś tam mnie poproszono, żebyśmy nie mordowali prezesa Narodowego Banku Polskiego cytatem, który dowodził jego po prostu kompletnej, kompletnego braku kompetencji, natomiast Skrzypek jako prezes po prostu słuchał się tych, nie wiem go dokładnie kogo, kogo on tam miał, ale, ale dramatu nie było, bo po prostu nie zabierał głosów i no, nie robił takich idiotycznych rzeczy, bo teraz ten niby jest profesorem ekonomii. Ale szanowni państwo, Glapiński jest profesorem historii tam, ekonomii. On z ekonomią jako taką ma niewiele wspólnego. No i wystarczy go posłuchać. Powiem szczerze, jednym z najlepszych, jedną z najlepszych ilustracji tego, co on wyrabia, to są skecze kabaretowe Roberta Górskiego pokazujące po prostu absurd jego pogadanych. W każdym razie Glapiński jest facetem, przejdzie do, do historii jako facet, który w Polsce bawił się drukowaniem pieniądza. Za co oni go chcą? Dlaczego on się boi? Dlatego, że można go zawiesić, że może nie doczekać tej swojej kadencji. W teorii jego kadencja kończy się w 2028 roku. W praktyce maksymalnie to on wytrzyma do końca kadencji Andrzeja Dudy. Dlaczego? Dlatego, że go można odwołać. Ale problem polega na tym, że następcę będzie wskazywał Andrzej Duda. Więc będzie taki pad, polegający na tym, że Andrzej Duda wskazuje człowieka, którego większość sejmowa nie, nie akceptuje, i tego typu rzeczy będą się robić, czyli Odwołanie, zawieszenie Glapińskiego niewiele wnosi. Można więc, myślę, że scenariusz Złotówka będzie... się umocni jeszcze chyba. Nie myślę, że scenariusz będzie taki. Glapiński będzie straszony zawieszeniem. Pamiętajcie też Państwo, że on nie jest legalnym prezesem, dlatego że to jest trzecia jego kadencja w zarządzie. Jest wpisane do konstytucji, że można być tylko dwa razy w zarządzie NBP. On jest po raz trzeci, bo go pan profesor Marek Belka zrobił na perłowo ze szlaczkiem. Marek Belka to jest taki były polski premier, były prezesem Narodowego Banku Polskiego, były minister finansów. Człowiek powiem szczerze, takim. Ja, ja lubię jego poczucie humoru, natomiast tam z polityki, którą prowadził, to już tam różnie było. Ja mówię o tej polityce sprzed 20 lat. Ale to jego takie poczucie ironiczne, sarkastyczne jest naprawdę bardzo fajne. I jestem prawie na 100% przekonany, że on wprowadził Glapińskiego celowo do tego banku, zarządu banku, bo on mu powiedział po prostu, że. Słuchaj Adam, bo oni się znają z tego, są na tym. Słuchaj Adam, to może wyszedłbyś do mnie do zarządu, byś zobaczył, sobie weźmiesz pensyjkę, sobie pooglądasz, byś tam przychodził, popatrzył, jak to jest. No Poprawy po... ruch, naprawdę. Tak. Pokrywy... Dlaczego, że Glapa zobaczył te trzy razy po 40 tysięcy, które dostanie za, za przed tym przed objęciem, no to oczywiście pobiegł tam po prostu z wywieszonym językiem, nie zadając sobie pytania, dlaczego Belka to zrobił a jestem przekonany, że Belka po prostu celowo, wiedząc o tych ograniczeniach, po prostu zabrał mu drugą kadencję, więc jego można, jego można usunąć dzisiaj na dwa sposoby. Pierwsza to po prostu uchwalić, że wobec tego, Sejm uchwala, że wobec tego, że Glapiński jest trzecią kadencję, to po prostu nie jest prezesem, to jest raz, a druga rzecz, można go postawić w stan oskarżenia przed Trybunał Stanu. I tutaj to słusznie zauważył pan profesor Antoni Dudek, że to jest, no to jest jakaś wada Konstytucji. Ale jest, bo wyobraźcie sobie państwo, że po prostu prezesa NBP można postawić zwykłą większością głosów a y, wszystkich innych polityków to trzeba tam, tam ciułać te trzy piąte składu. No więc ta zwykła większość głosów to jest plus jeden, w związku z tym no, koalicja ma tego aż to, więc po postawienie go w stan oskarżenia to jest po prostu pstryknięcie palcem. A dlaczego, za co? A bardzo prosto. E, narodowy, konstytucja zakazuje Narodowemu Banku Polskiemu druku kasy, czyli zakazuje... E, Kupowania, dawania rządowi pieniędzy, ponieważ Narodowy Bank Polski nie ma pieniędzy. Jeżeli Marobowy Bank Polski mówi, że komuś pożycza pieniądze, to Narodowy Bank Polski robi takie hokus-pokus i mówi, masz człowieku pieniądze. Więc w 2020 roku polska inflacja powstała w ten sposób, że Glapiński zrobił hokus-pokus i dał rządowi 150 miliardów złotych i to się nazywało długiem. Żeby tak zupełnie nie było na Hama łamanie konstytucji, jak jakim się wydawało, to zrobiono taki numer, że pomiędzy rząd a NBEP wstawiono banki komercyjne. Czyli banki komercyjne kupiły zadłużenie papiery odłużne od rządu i następnego dnia, a może jeszcze tego samego dnia, nie wiem, odsprzedały do narodowego banku polskiego z zyskiem. Czyli tego typu transakcja doprowadziła do tego, że Pojawiło się na rynku znikąd 150 miliardów złotych. I teraz, szanowni państwo, żeby to jeszcze raz wszyscy zrozumieli, jak oni gadali tego, że to inflacja Putina. Jak się pojawia czegoś więcej, to wartość tego spada. To jest prawo popytu i podaży. Na przykład, gdybyśmy na przykład, mieli dwie Magdaleny ogórek w telewizji, no to zarabiałyby mniej. Bo byłoby... Nie, 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 to nie, to Janek, niemożliwe. Bo byłaby, byłaby większa. Nie, to, to, to by było inaczej. Wiesz to, to jest prawo opisu. To znaczy, że yy, my byśmy musieli płacić więcej, o tak. <grytanie> to tak. Dobrze. To nie może być tak, nie, no my byśmy musieli płacić więcej. Ale wiesz, to nie koniec, bo kurczę, no tak, tak cieszyli się, że przecież nie zna się kosiniak kamysz do wojska, wahi, hi, 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 tylko błaszczak się zna. kosiniak kamysz spokojnie, grzecznie. I wziął, yy, przesunął w stan dyspozycji, to jest tak, jak gdyby nic nie robił pana generała Krzysztofa Radomskiego. Generał Krzysztof Radomski został zwolniony ze stanowiska Inspektoratu Kontroli Wojskowej oraz skierowany do wykonywania zadań w sztabie generalnym wojska polskiego. I dodano, że jego miejsce zajął pułkownik Arkadiusz Widła. I co to jest, Szanowni Państwo, takie stanowisko Inspektoratu Kontroli Wojskowej? Szanowni Państwo, no, stanowisko tego Inspektoratu jest niezwykle ważne przy wszystkich zakupach zbrojeniowych, przy wszystkich niezwykle ważnych inwestycjach, które dokonuje wojsko. Naprawdę? No, a skierowanie do dyspozycji, w dyspozycji sztabu generalnego to jest tak mniej więcej, że no dobra, odejść sobie, nie musisz robić nic i my ci damy jakieś e, później e, propozycje, których ty nie przyjmiesz, no bo to tak z reguły, z reguły jest, że, że należy oficerowi dać, dać e, jakieś propozycje innego stanowiska, no z reguły jeżeli oficer otrzyma propozycję taką, że ma propozycję e, etat taki sam, jaki ma... Jaki ma stopień, czy niższy nawet, jaki ma stopień, no to już oficerowie raczej honorowi nie przyjmują tego, bo, bo to, to świadczy o tym, że, że to tutaj już, już, już się go nie chce. Tak, tak w wojsku się pokazuje. Także, no, pan, pan, pan generał yy, prawdopodobnie pobędzie sobie w dyspozycji, nikt nikomu nic nie robi, to, to z rok potrwa spokojnie. Skierowano go do sztabu generalnego, spodziewam się, że tam nie będzie go oni prosił, żeby wykonywał jakieś obowiązki, no, ma przydział tam, gdyby coś się działo, to, to tam ma sobie przyjść. I, i to jest tak. takie bardzo, bardzo, bardzo celne uderzenie. Ja, I Właszczak myślał, że, że to oni sobie wszystko porozdawali, a to nie. A tutaj jest kłopot, jest poważny problem. Dlatego Mam, też patrząc... Umówmy się, że oni nie, że oni wiedzieli, że, 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 że to potracą stanowiska. Oni tylko jakoś... Ale wiesz, nie, nie wiedzieli, że, że... Yy pan minister Kośniak-Kamysz tak szybko spojrzy sobie na zakupy, bo oni myśleli, że szybko, że szybko wiesz, podpisali, podpisali przed, przed, przed końcem końcem swoje, swojego swoich rządów podpisali pewne pewne dalsze kontrakty i że to już jest nieodwołalne. Spokojnie Zmie, zmieniają się stanowiska, wszyscy sprawdzą, zobaczą, bo tutaj również nie, tak z tego, co mnie mówią, no, szuka się pieniędzy do budżetu, bo oni chcą, żeby, żeby tutaj że jednak ten, ten budżet... Budżet, nie, że budżety, tak. państwo. państwo no, budżet jest tragicznie zrobiony tak. w takim sensie, że ma gigantyczny deficyt, ale ten deficyt, co to oznacza? Bo to jest i tak jeszcze, ten deficyt się będzie pogłębiał, ponieważ e, PiS porozrzucał zadłużenie. Rok 2024 będzie rokiem, w którym władza będzie uzdrawiała sytuację, czyli będzie ujednolicała zadłużenie państwa, czyli będzie wszystko sprowadzała do jednego budżetu. No, PiS po prostu zrobił gigantyczny drenaż państwowej kasy i prywatnej. Przypomnijmy. PiS roztopił nasze oszczędności. Polacy nie mieli w ciągu ostatnich 30 lat, nie mieli jeszcze tak małych oszczędności, jakie mieli w historii. To zrobiono na, dwie, na dwa baty, można powiedzieć. Pierwszym to jest po prostu podniesiono koszty życia i Polacy teraz wydają więcej niż zarabiają. To jest pierwsza sprawa, ale druga, dużo ważniejsza, to jest to, o czym oni się chwalą. Zobaczcie, spadło zadłużenie w relacji do PKB, zadłużenie w relacji Poziom zadłużenia, a PKB. Jak to osiągnięto? No PKB to są współczynniki. Jeżeli zrobiłeś cyfrowe, jeżeli zrobiłeś inflację, jeżeli wszystko straciło na wartości, no to przychody wzrosły. To jest bardzo proste. Na przykład cena naszych gazet wzrosła w ciągu tam dwóch lat z 13 zł na 20, z 20 na 25 zł. Czyli to powodujemy teraz, sprzedając je, powoduje to większe przychody do budżetu, bo to są też większe wpływy podatkowe, to się pojawia, pojawiają się wyższe wartości PKB. Tylko, że no tak naprawdę to, to nie jest podwyżka, to jest tylko i wyłącznie. E zwrot, znaczy tych, no reakcje na podniesienie kosztów, czyli właśnie, właśnie inflacja. To jest taki system. I co to, co to oznacza? Że te pieniądze, które były odłożone, czyli ktoś miał powiedzmy, nie wiem, 200 tysięcy złotych, które, które chciał wydać na mieszkanie i oszczędzał, bo, bo, bo bał się, że nie dostanie kredytu, że będzie miał kłopoty ze spłatą kredytu. I nagle w 3 lata po tym, co zrobił PiS, to te 200 tysięcy z 2000 roku, jak nie zostało wpłacone w, na obligacje indeksowany inflacją, a mało kto wpadł na tego typu pomysł. Morawiecki pan... wpadł. Tak, Morawiecki wpadł. Pisał, że ma 3% inflację w budżecie, ale kupował obligacje, które w takim wypadku nie miały kompletnie żadnego sensu, ale on je kupował. A miał potem się okazało, że dziwnie, że miał 20. Tak, jakby wiedział i, i, i chciał to wykorzystywać, ale nieważne. I przez te trzy lata wartość pieniądza spadła o 50%, czyli te 200 tysięcy być, zaczęło być warte po prostu znacznie mniej. No. Siła nabywcza tego po prostu spadła i stąd się bierze, że te oszczędności już tam metr mieszkania tam poszedł, to wszystko poszło kilkadziesiąt procent do góry. Człowiek już, który ma te 200 tysięcy, jest dalej od mieszkania niż był w 2020 roku. Miał dwupokojowy, uzbierał na kawalerkę teraz. Małą, tak. to, zależy, w którym mieście, wiesz, bo to tak, jest. Już... Dokładnie. Tak. To jest ten właśnie sposób wywłaszczenia, że zabrałeś pod... to, się nazywa podatkiem inflacyjnym. Co 200 tysięcy złotych nagle zabrałeś ten podatki. Zamiast Zamiast zapłacić, nie wiem, zapłacić kolesiowi 50 tysięcy podatku specjalnego z tych pieniędzy, to ściągnęło się po prostu ten podatek poprzez obniżenie wartości tego pieniądza. I to jest taki, taki wkład PiSu w okradanie ludzi. Ale mówiliśmy o strachu. No Ja słyszałem, że jeszcze się boi pan Andrzej Stróżny, który się niby tam barykaduje i odgadza, że wytrzyma do maja. Panie Andrzeju możemy. On nie wierzy, że my mamy tą umowę słynną, projekt umowy. On, to się przekona, To nie, nie projekt. To, tam projekt. To jest, to jest umowa podpisana z notari notarialnie. Natomiast w, teraz chodziło o słynną umowę podpisaną przez jednego ze współpracowników centralnego biura antykorupcyjnego, którym jest głośno ostatnio, z jednym z biskupów że jak otrzyma odszkodowanie od CBA, to połowa odda biskupowi. No i to jest ciekawe. Ciekawe jest... konstrukcje. Bardzo ciekawe. Tak, dlaczego, dlaczego człowiek dobiega, do, ubiega, ubie, u, e, u, no, ubiegający się o odszkodowanie od CBA połowę tego odszkodowania z około 60, ponad 60 milionów złotych chce oddawać biskupowi, dlaczego biskup się zgadza w ogóle na tego typu konstrukcję i co za tą konstrukcją się kryło. Ja myślę, że pewnie nowa władza będzie to wyjaśniać. Pewnie szczerze niedługo o tym powiemy. Natomiast... Znaczy nie uważam sobie, że pan Stróżny o tym nie wiedział. Może ktoś tak mówić, ale nie mógł o tym nie wiedzieć. Tak? On przede wszystkim, przede wszystkim Stróżny ma kłopot związany z Pegasusem. To jest kłopot numer jeden. PiS próbuje blokować dostęp do CBA do maja, bo jeszcze raz przypomnijmy, jednym z najważniejszych rzeczy w CBA będzie pokazanie, co CBA robiło. CBA też robiło polityków PiS i następnie te sprawy były blokowane. CBA, no przecież no, chociażby Twoje notatki z 2017 roku dotyczące słynnych 500 milionów. Euro. Zablokowanych na kontach Banku PKO SA. Tomek przyniósł informację, że pieniądze, które zostały zablokowane jako pieniądze pochodzące z przestępstw, próby, próba wyprania ogromnej liczby pieniędzy, są so teraz próbuje się te pieniądze zwolnić i oddać. I pojawiła się oferta ludzi przedstawiających się jako funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy. Mówią, że doprowadzą do zwolnienia tych pieniędzy za oczywisty jakiś tam procent, plus to jest bardzo ciekawy wątek tej notatki Tomka, plus e, e, pakietowo można jeszcze nabyć w tym, to jest tak jak w promocji, jak w dobrym każdym sklepie, ułaskawienia od Andrzeja Dudy. I tutaj jest piękny, zupełnie nowy wątek śledztwa, czy panowie to byli takimi bezczelnymi oszustami, czy też ktoś rzeczywiście na mieście handlował. Handlował to pan, pan Albańczyk, taki to, to jest bardzo ważne. Ale to wiesz, to też jest Alba, Albania. To... <twierdził, 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 Twierdził, że ale no, to jest on pan... jest już wiarygodnym człowiekiem, bo on uczestniczył przecież w kampaniach wyborczych Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Ale to jest, drodzy Państwo, czyli Albańczycy to już nie tylko kremacja, ale też i u, ułaskawienia. I więc pełen, pełen zestaw usług. Albania wy, wy, Albania wyrasta na takiego ciekawego dostawcę usług dla tego. Ja słyszałem, że w tej chwili loty w tym roku w grudniu do Albanii są bardzo obciążone. Taka jakaś plotka chodziła, że tu coraz więcej osób wyjeżdża. Niektóre kursują tam i z powrotem. Ale tak zupełnie serio. Pan Stróżny to jest oczywiście człowiek, który my obstawiamy. Panie pułkowniku, bo pan tak lubi, to tak za uchem podrapiemy. Panie pułkowniku stróżny, chociaż pan nie jest pułkownikiem jako szef CBA, pan był kiedyś pułkownikiem. Oczywiście jest pan w stanie spoczynku, ale to i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z funkcją szefa CBA, to my obstawiamy, że pan się do świąt nie utrzyma. Natomiast. E... Tak to wygląda niestety. Tak, to, to jest taka koncepcja. E... Wracając do. To jest nawet antykoncepcja, żeby, żeby pan stróżny nie zrobił jakiegoś, tak w cudzysłowie, podrzutka o, tak. Znaczy, umówmy się, że pomysł wąsika, nie wiem, czy oni naprawdę liczyli, że Tusk uzbrojony w doświadczenie z lat 2007-2009, gdy zostawił Mariusza Kamińskiego plus Uzbrojony w wiedzę o tym mniej więcej, co wyrabiał PiS w latach 2015-2023. Podejmie ryzyko zostawienia stróżnego na stanowisku szefa CBA. No litości. Wózik ktoś wie, że chowa głowę do szafy, reszta wystaje mu i nie ma mi nie mam i wed według tego schematu chodzi. To tak to działa. Oprócz tego jest oczywiście człowiek najbardziej przestraszony obecnie Pan. E... Zbigniew Ziobro, który leży w klinice, w której kiedyś pan, jeszcze wojewoda Czarnek przywrócił taką panią, to jest, którą z kolei, której za, z, sprawę umorzył. Ja cały czas zapominam sobie spojrzeć, jak ta pani się nazywa, zresztą jest nieistotne. Ta pani była, będąc w zarządzie, tych szpitali brała udział znaczy udział w komisji przetargowej, w której twierdziła, że nie ma powodów, aby się wyłączyć, i zapomniała dodać, że zarobiła tam około 200 tysięcy złotych na, 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 w tej firmie, która, która wygrywała przetarg. No i potem oczywiście sprawę umorzyło, z pani wróciła i teraz nadzoruje leczenie Zbigniewa Ziobry. Tam zresztą wtedy, bądźmy zgodni z, z prawdą, nie tylko Czarnyk, lobbował za jej, za jej e, powrotem do roboty. Lobbował też e, Ojciec, ojciec Tadeusz Rydzyk, ksywa Ojciec. I to jednak, jednak to masz, ta, ta ruska robota jest dobra, nie? Nie, to, nie, Państwo. To fachowcy państwo. są, to fachowcy są jednak. Fachowcy. Nie, ale tutaj jeszcze raz, no, powiem tak, nazwanie, nazwanie, nazwanie e, po prostu bardzo wpływowego biznesmena ojcem to jest po prostu genialne, genialna zagrywka. Zagrywka, która e, powoduje... Że mimowolnie zmniejszasz swoje podejście do Tadeusza ryzyka, no bo przecież to jest ojciec. Wiesz, Janku, do tylko oczywiście jest przypadek nie mający związku z, z ryzykiem, że cała, cała jego, tak powiem, ta kariera to wygląda jak, jak, jak klasyczne tworzenie nielegalne, Rosyjska. Ale to, to, to jest przypadek i to. Albo no Polska. Tak. Ar... Jakby ci to powiedzieć, no nie chciałem tego powartykułować, ale skądś skąd wzorce tak. Czy znaczy to jest tak, że w Polsce takim, takim nielegalnym był słynny szpieg w Watykanie Tomasz Turowski, który wycofał się tuż chyba przed złożeniem tych ostatecznych ślubów, który był tam, kształcił się na księdza i on funkcjonował po prostu sobie jako oficer wywiadu, prawie ksiądz. Więc tak, tak, takie przypadki się zdarzały. W wypadku Tadeusza Rydzyka jest dużo znaków zapytania. Są jakieś fragmenty książek, znaczy tych dokumentów SB, zaczernione. Wiadomo, że SB niby go inwigilowała, ale z drugiej strony pozwalała mu wyjeżdżać na zachód. Potem gdzieś tam na zachodzie mieszkał u jakichś byłych milicjantów. No są, jest dużo znaków zapytania, mało odpowiedzi. No to są te słynne pytania, które pierwszy, jako jeden z pierwszych, zadawał uwaga, Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie z Tomaszem Slakiewiczem mówił właśnie o, o rosyjskich wpływach, o targowicy. Która przecież była taka bogoojczyźniana, katolicka, patriotyczna, a była tak naprawdę bardzo prorosyjska, i podał tu jako przykład Tadeusza Rydzyka. Nie minęło kilka lat, a Kaczyński po prostu nad korytem dogadał się z ryzykiem. Ale mamy właśnie też Zbigniewa ziobre, który się boi, bo uwaga, dziś ogłosił. Roman Giertych, że idzie po Zbigniewa Ziobra, że składa wniosek, ponieważ Zbigniew Ziobro go pomówił. To jest prosta sprawa, wiecie Państwo, z 212 kodeksu karnego. Te sprawy czasami są skomplikowane, a czasami są zero-jedynkowe. W wypadku tej sprawy, tego aktu oskarżenia, poprzedni Sejm niewielką większością głosów nie zgodził się na uchylenie. Ziobrze immunitetu, ten się oczywiście zgłoś. No, ponieważ wszyscy już usłyszeli, że należy Zbigniewowi ziobrze e, współczuć, e, to, bo jest ciężko chory, mowa jest, znowu, to są tylko i wyłącznie plotki medialne o raku krtani. to sobie gdzieś tam pomyka na forach. Ja powiem Państwu tak: e, nie zazdroszę Zbigniewowi ziobrze, dlatego że Krążą dwie wersje. Jedna krąży taka, że jest po prostu symulantem, który uciekł i jest, i w ten sposób chce zablokować możliwość słuchania go na miesiące, ale wersja jest też druga. I też powiem Państwu, że było śmieszne, obie wersje są opowiadane przez poważnych ludzi. Druga wersja jest taka, że Zbigniew Ziobro jest w śmiertelnie niemalże chory i że te naświetlania, które odbywa, to, to, to już tam wiele mu nie pomogą i to są już tygodnie, może miesiące. Więc są takie dwie wersje, które sobie pokutują, drastycznie się od siebie różnią. Trzeba je zweryfikować po prostu, trzeba jest zweryfikować. Właśnie, znaczy właśnie mecenas Giertych zapowiedział, że no po złożeniu wniosku i po uchwaleniu przez Sejm pociągnięcia od odpowiedzialności Zbigniewa Ziobry uwaga za pomówienie, że zgoda na to, że on karnie odpowiedział za pomówienie. Zresztą właśnie to jest dla niego, to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. On nawet przed wyborami starał się przeforsować zniesienie paragrafu 212, ale to jest ciekawe. Że nie zgadzano się między innymi, dlatego że na przykład mnie planowano po wyborach dojeżdżać tym paragrafem. To jest taki paragraf, wiecie Państwo, perelowski, przewidujący skazywanie kogoś na, na kary, na karne wyroki. Ja na przykład zostałem skazany na grzywnę, która jest, uwaga, nie mogę znaczy mogę się, bo to na, na grzywnę nie, nie masz prawa iść o kasację, ale. Uwaga z kasacją do Sądu Najwyższego. Natomiast ja mogę pójść, dlatego że mam dziwny przypadek, że ten mój wyrok pojawił się 4,5 godziny przed ogłoszeniem u mnie na poczcie mailowej, i nikt nie chce sprawdzać, łącznie z sędzią, które wydało, jak to jest możliwe, że ktoś wiedział dokładnie, na co zostanę skazany 4,5 godziny przed. Jak dostanę w końcu ten wyrok to z końca złożę sobie ten wniosek o, o, do Sądu Najwyższego i myślę, że mam spore szanse na to, że ten wyrok zostanie uchylony, nawet jak już w momencie uchylania, to będzie bardzo prawdopodobne, będzie miał status zatarty, to i tak będę się domagał uchylenia tego, prawdopodobnie to zwlekanie u mnie z przekazaniem mi uzasadnienia ma na celu zniechęcenie mnie do zajmowania się sprawą. Już nie ma sprawy, Janek, zostaw, nie pamiętam, Co zatar... się stało? Tam. To takie zabawy były, wiesz, to takie zabawy były. Cztery cz 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 tego. Natomiast ja zostałem, drodzy Państwo, głównie skazany za podanie do publicznej wiadomości zatartego wyroku karnego, czyli informacji, że ktoś kiedyś był skazany i skazanie uległo zatarciu. Że takiej rzeczy nie wolno podawać do publicznej wiadomości. Co prawda, i to jest śmieszne, drodzy Państwo, bo są takie opinie. Wyroki w Polsce nie ma prawa prezydencowego, ale są wyroki Sądu Najwyższego, który tak naprawdę dał pełną dowolność sądom, mówiąc na zasadzie, że w ważnych sprawach można. No i teraz pytanie jest takie, kto uważa co za ważne? I to jest też ważne, że nie było nieważne, tak. I tak, to jest tak, jak mówi się, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej, i to jest, to jest tego typu historia. Czy czy wiesz, tak... jeżeli człowiek pełniący ważne stanowisko państwowe wcześniej był skazany na za zabicie rurą sąsiada metalową. Natomiast zostawmy. No I mamy historię, mamy historię właśnie tego typu, czy takie rzeczy powinny być skazane, podlegające w ogóle. Bo w większości państw europejskich nie ma, nie ma kary więzienia za słowa są procesy cywilne od tego. W Polsce jest to ewidentny spadek PRL-owski. Ja może przypomnę, że. PiS jeszcze w 2012 roku, jak był w opozycji, to mówił, że tak tylko dojdzie do władzy, to to zniesie. Jak oczywiście jak zostali, zostali władzy, to ani, ani rusz no i to jest taka teraz zabawa, wiecie państwo, oni nas grillowali, e, mnie przede wszystkim grillowali, grillowali. Ale oni mówili, że ty będziesz, ty, ty będziesz na te 212 przyjeżdżał w Fajdankach. Dokładnie. Tak, to, tak, bo to była Wielu źródłowa informacja. Tak, oni po prostu uważali, że te, że te akty, o, prywatne akty oskarżenia będą w momencie, w którym ja nie będę miał prawników, nie będę miał obrońców, będę poniewierany i nie będę w stanie się normalnie bronić i w ten sposób będę tam dojeżdżany. Natomiast o co chodzi? No, ziobrze, bo to mówimy o Ziobrze, bo znowu czasami odchodzimy w tych, tych dygresjach. Mówimy o Zbigniewie Ziobrze, który dostaje 212 od Romana Giertycha, no bo tam jak zwykle coś tam plutcą myśli na język przyniesie. Ja przypomnę, on kiedyś musiał bardzo drogie przeprosiny, miał tam paręset tysięcy, wydał na to chirurga Pana G, który potem został skazany za korupcję, ale ten mu nawrzucał, że ten, dzięki temu tego pan, ten Pan już nigdy, to był taki sam sens, że nigdy nikogo nie zabije. w żaden sposób ten zarzut się nie potwierdził. Pan może był skorumpowany, ale akurat ratował życie, a nie, a nie zabijał. I w każdym razie on za to musiał przeprosić doktora G. Więc on tak po prostu czasem w emocjach wali teksty, których nie jest w stanie kompletnie obronić. No i teraz Roman Giertych zapowiedział, że oczywiście zwróci się, jeżeli Zbigniew Ziobro się powoła na stan zdrowia, że nie może odpowiadać, bo tak pewnie będzie, że wyślą zaświadczenie, że on przebywa tam i tam i jest w takim a takim stanie, że nie może albo odebrać nawet aktu oskarżenia czy coś takiego i... Armiec Nazgiertek zapowiedział publicznie, że wniesie po prostu przebadanie przez biegłych i takie badanie będzie musiało się odbyć, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest chory. I w tym momencie być może dostaniemy odpowiedź na pytanie bardzo szybko, relatywnie: czy Ziobro jest chory, czy też jest to taktyka? Bo powiem Państwu, tak wszyscy widzieli Pana Zbigniewa Ziobro, jak krzyczy o fujarach i o odpowiedzialności. W Sejmie, to było przeszło ile, to już nowy Sejm, kilka tygodni. No ja oczywiście ten no, nie wyglądał na chorego jakoś specjalnie, a przynajmniej nieśmiertelnie, nie, nie, nie zupełnie serio. To jest tak, że do, co do których dociera to, powiem tak, to no, Zbigniew Ziobro ma gigantyczny problem związany z Funduszem Sprawiedliwości. Tam wyszła taka sprawa. Był taki, myśmy Państwo opowiadali o nim. Był taki facet, który robił, to nie jest żart i to nie jest sarkazm, on robił egzorcyzmy salcesonem, demony weganizmu przepędzał i ten koleś, od specjalista od przepędzania demonów weganizmu salcesonem, on egzorcyzmy robił po prostu przy użyciu salcesonu. I to znowu nie jest żart. On dostrzymał tam dwadzieścia kilka milionów złotych na zbudowanie budynków w których miały być świadczone usługi pomocy tam ludziom przy czym że było śmiesznie i strasznie odrzucono oferty Stowarzyszeń, fundacji, które miały doświadczenie, nie potrzebowały kasy na budowanie, na budowę. Z tych budynków, które są budowane, wygląda, że to wszystko będzie, nie będzie bardziej miejsce pomocy, tylko po prostu studio nagraniowe, w którym będzie można nagrywać filmy, nagrywać spotkania, nagrywać jakieś audycje radiowe. I co się stało? Wykonawca tego został capnięty za tej władzy do aresztu w czerwcu 2023 roku, ponieważ urzędnicy skarbowi zastosowali tryb pracy, żeby uniemożliwić wczesne wejście prokuratury i skręcenie sprawy. No i tu trzeba oczywiście powiedzieć brawa dla urzędników skarbowych, zresztą już tam dziękowano im za tą sprawę, już publicznie, już nowa władza dziękowała, że po prostu... Pokazali, kto no to bym chcieć to móc. Więc przy, przychomikowali tą sprawę u siebie, aż urosła do takich rozmiarów, że nie dało rady tego schować. I ten człowiek poszedł siedzieć. On jest w areszcie i na pytania. I to jest facet, który brał pieniądze od tego księdza Salcesonem. Czyli macie Państwo tak, Fundusz Sprawiedliwości, którym zarządza Ziobro, daje kasę Kolesiowi od y, y, egzorcyzmu z Salcesonem, a ten płaci po bardzo wysokich stawkach. Kolesiowi, który jest podwykonawcą. I teraz złapali tego podwykonawcę do aresztu, że on defrauduje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. I teraz, drodzy Państwo, jedno z pytań, na które ten siedzący w areszcie, wciąż siedzący w areszcie, nie odpowiada: to jest to, czy on zna ministra i jego lub jego żonę. I jak twierdzą zainteresowani, on odpowiada, że nie odpowie na to pytanie bo ma hakie hobby, że chce być, pozostać żywy. I Dwa restie, no nie powiem, no tak i dziwię mu się, wiesz. Ale to było jeszcze, on tak odpowiadał jeszcze, kiedy Ziobor był ministrem. Co odpowiada teraz, nie wiemy. Więc zobaczcie Państwo, że Ziobrę od jego ewentualnie małżonkę, nie wiemy, co tam facet zezna, ale to jest sprawa, która mu błyskawicznie może się wyrzucić. Wystarczy, że ten facet po prostu zezna coś, co przeraża Ziobrę. Bo zobaczcie jakieś tego, no, idzie dwadzieścia kilka milionów złotych, w bardzo dziwnym tygodniu koleś jest za, w areszcie. Pytanie, co on robił z tą forsą i dlaczego ten koleś od tego salcesonu dawał tą kasę akurat jemu. I tutaj jest, tutaj, tutaj wiewiórki mówią, że tu jest odpowiedź na pytanie o przyczyny choroby ziobry, bo to jest taka znowu szybka ścieżka, wiecie Państwo, tam z Pegasusem to będzie taka jazda, on może dostać zarzuty, on pozostanie na wolności, on będzie twierdził, że to nie ja, to woś, czyli ten jego zastępca. Łoś, no tak. Łoś, to łoś zwany wosiem, no bo wiecie Państwo, mówi się o ludziach, którzy podpisują za kogoś dokumentów, to jest, mówi, że to jest łoś. Państwo, na łosia, to to na łosia, tak. To tak, no są takie robienie ludzi po prostu, czyli pomysł taki, że można być szefem jednostki, nie podpisywać żadnego dokumentu. Wiecie Państwo, ja zbudowałem trochę inaczej, że system, na przykład jak napisałem regulamin telewizyjnej Agencji Informacyjnej, to napisałem tak, że nie można mi było podsunąć do dokumentu do podpisu bez własnego podpisu to wystarczyło tak regulaminowo zbudowałem, żeby ktoś mi właśnie nie zrobił, nie próbował mi robić numerów, że ja będę podpisywał dokumenty, że ja akurat mam zwyczaj, że, że, że lubię czytać. Pamiętam kiedyś miałem z moim zastępcą taką dyskusję, jak on mi powiedział podpisałeś, ja ci nerkę dam do podpisania, bo ty właśnie, mówi, nie byłeś stanie przeczytać tego pisma, które żeś właśnie machnął. Ja mówię, nie, to zobacz sobie. Mówię, że jest literówka, mówię, na dole od tam trze trzeciej od dołu publikacji. Jak? Jak mówię, szybko, po prostu. Natomiast nigdy, nigdy nie podpisuję dokumentów, których nie czytam. I chodzi o to, żeby właśnie instytucjonalnie ja zrobiłem ten sposób, że nie można było dać dyrektorowi do podpisu czegoś, czego się samemu nie podpisało. Koniec, kropka. Czyli samemu się musiało, trzeba było po prostu położyć głowę, żeby nie było właśnie takiego dziwnego obiegu dokumentów, że się pojawia wrzutka znikąd i potem nie ma ojca, jest tylko ten, który to podpisał. Takie rzeczy oczywiście też się, też się zdawały w wielu instytucjach. Wracając do tego, jak się boi. No więc on się boi tego Funduszu Sprawiedliwości. To jest taka gigantyczna prania kasy. Tam jeszcze pamiętam, taka fundacyjka Lex Nostra dostała kasę. Dyrektorem tej Lex Nostra był facet, który miał wiele, wieloletnie wyroki więzienia za oszustwa. Zdarzyło mu się też mieć sprawę za jazdę po pijaku, po alkoholu. Ja kiedyś tego faceta poznałem w 2011 roku, i po 15 minutach rozmowy powiedziałem: Dobrze, chłopie, to dopij to piwo i idź sobie stąd, i nie chcecie więcej oglądać. To tak tytułem tego. Czy ty uważali, że to jest prawnik-adwokat? Wiesz, Janek żeś mu zebrnął. To nie, adwokat. Wiesz on nam się potem profesorem. Natomiast tutaj chodzi o to, że tak... Ty, taka szpilka do Sławka Cęckiewicza, mojego dawnego kolegi z redakcji, i do Michała Rachonia, który całe szczęście nigdy nie był moim kolegą. Nie każdy to może o sobie powiedzieć. Więc ja po prostu mówię, że jak się rozmawia z oszustem, który nie ma zielonego, bladego pojęcia o sprawach, o których gada, to naprawdę wystarczy kwadrans, żeby stwierdzić, że masz do czynienia z facetem, z którym nie chcesz siedzieć w jednej spółce, w jednym miejscu. Natomiast on też jest takim, świetnie, że on był w stanie wchodzić do Sejmu. On się tam bodajże był chyba jakimś asystentem, nawet Kornela Morawieckiego. Ale w każdym razie facet dostawał miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Wiecie Państwo, ja po prostu, ten, ten Fundusz Sprawiedliwości, oni zdaje się bazują, bo wiecie Państwo, to były pieniądze, które miały być wypłacane ofiarom. Ja jeszcze raz przypomnę historię, która mi już teraz, i teraz już na chwilę przestajemy żartować która mnie zmroziła. To jest historia z 2020 roku, że Andrzej Duda, jak się okazało, ułaskawił pedofila, człowieka skazanego za, za gwałt de facto, na zaczyn pedofilski na własnym dziecku, a ułaskawił go w ten sposób, żeby on się mógł wprowadzić do jednego domu z jej ofiarami, a tłumaczono ów wniosek tym, że te ofiary jego są... W fatalnej sytuacji ekonomicznej bez jego pieniędzy, bez tego jak on dla nich pracuje. I teraz normalny człowiek, właśnie po to jest ten fundusz sprawiedliwości, po to on został stworzony, żeby takim ludziom, takim ofiarom pomagać w ten sposób, że na przykład umożliwić im start w nowym mieście, w nowym miejscu, dać im możliwość właśnie, nie wiem, podwyższenia kwalifikacji, dać im jakąś możliwość skończenia traumy. A pomysł, ja jeszcze cały czas nie mogę zrozumieć, kto stał za tym człowiekiem. Wiecie Państwo, jak ja... Wystawiono, wystawiono ja... Dudę na, na, na strzał, to celowo to zrobiono. Ja tylko jestem ciekaw właśnie, czy Duda czyta, bo powiem Państwu, jak ja źle sądzę bardzo o Andrzeju Dudzie. Inaczej zrelacjonowano mu, o co tam chodzi, to tak... Znaczy, ja właśnie mówię, że nie chcę mi się wierzyć, że Andrzej doda po prostu, jak mówię, niezależnie od mojego złego zdania na jego temat, nie chcę mi się wierzyć, żeby był aż tak złym człowiekiem, żeby to podpisać. Więc ja nie wiem, jak to zostało właśnie sprzedane, jaka narracja do tego została podłożona. Natomiast cały czas mówię, że Fundusz Sprawiedliwości służył do dawania kasy Kolesiowi, co egzorcyzmuje salcesłonem duchy weganizmu, zamiast na ofiary, prawdziwe ofiary przez. To. To jest, to jest rzecz haniebna. To jest to uwłaszczanie się właśnie na kasie. Oni potraktowali e, ja, e, zdobycie władzy w 2015 roku jako po prostu gigantyczny polityczny łup. Okej, okay, ktoś powie, tak zawsze było traktowane. Więc ja odpowiadam tak, ale nigdy nie na taką skalę. Tak nie było, nigdy aż tak nie. Nie, nie na taką skalę. Po drugie, nawet jak. Wiecie Państwo, to jest trochę tak, że. Jak robiono prezesem Orlenu człowieka z politycznego nadania, to byli to ludzie, którzy byli wybitnymi menadżerami. Oni byli z politycznego nadania, ale oni się znali. A tym razem został jakiś koleś z Pcimia. Drodzy Państwo, ja powiem tak. Yy... Teraz ten skandal, który ta umowa z, na budowę tych elektrowni atomowych, które, która została, uwaga, zablokowana najpierw przez CBA, potem przez ABW, ale została na finiszu podpisana. To jest ta umowa Daniela 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 tylko znało sprawę i schowało pod dywan zamiotu. Tak twierdzą niektórzy, 2019 rok. Natomiast chodzi o to, że ta umowa, która została podpisana na wiele miliardów złotych, to ona sugeruje, czy ludzie ze służb ABW mówią, że, ten, że to nigdy nie powstanie, że to jest od początku do końca wioska pociągki w której mają być duże koszty, a na samym końcu ma się pokazać nic. I uwaga, oni też twierdzą, że chociaż Jacek Sasin nie przepada za daniem bajtką, jest to generalnie tak to jest delikatnie powiedziane, że panowie za sobą nie przepadają, to oni twierdzą, że deal, który Jacek Sasin zrobił jako czy deal taki właśnie, czyli ten druga, druga od noga tych elektrowni atomowych, czyli e, zrobienie ich z Ignotem Solżem jest analogiczną wioską płytnią e, którą zrobiono z tego, że w obu wypadkach po prostu błędy i e, sprawy są dokładnie te same. Zarówno układ sasin solorzak, jak i układ obajtek sołowów są, są po prostu układami, w których chodzi o to, żeby budować, a nie zbudować. Jak będzie w praktyce, powiem tak, tu mamy, znamy na razie znamy na razie wynik śledztwa rozpoznania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja powiem szczerze, bardzo duże ryzyko było dopchnięcie tej ustawy, tej, znaczy ustawy, tej, tej, tego dealu, dlatego że on zostanie zatrzymany. Ja nie wiem, ile oni się tam przeleją. Natomiast... Dlatego podpisała go dwutygodniowa pani minister. No. No, powiem państwu w ten sposób. Ja rozumiem, że to są wielkie pieniądze. Natomiast y mnie dziwi jak w takich sytuacjach ludziom nie... Nie, nie zawrzyj ręka, zanim to podpiszą, tak. prawda? Tak. Tak. Wiecie państwo, ja kiedyś opowiadałem historię Powiedz, to... jak Mariusz Kamiński, bo odnośnie tego, co ty mówisz, że trzeba podpisać się pod tym, to się, się wyślę. To jeden taki naprawdę ważny pan podpisał się i wysłał do niego, jak to wygląda sytuacja z Dolanem i z Lotosem. Kamiński tak. był wściekły, wył i zadekretował to na był. Tak, bo to mój kolega, kole, kolega mój to zrobił. Tak. Kolega mój. Kolega mój, Grzegorz zresztą, e, zrobił to. Procedury kolejne, kolejne za to, za to miałeś. Tak, tak on, zrobił, on to zrobił. E, po prostu wysłał mu w czerwcu 2022, e, 2022 chyba, tak? 2022 roku wysłał mu wszystkie zagrożenia związane z przejęciem tego przez Aramką. Przy czym, żeby nie było tam, tam nie było jakiejś ściśle tajnej hipery Tam były ogólnie dostępne fakty, łatwo weryfikowalne, które pozwalały zrozumieć, dlaczego to, co oni robią, jest złym pomysłem. I Kamiński to zadekretował na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast no, nie mógł tego zlekceważyć. Będą mieli gigantyczny problem. Bo człowiek, który mi się podpisał pod tym, pracował wcześniej w Lotosie, był znanym, jest znanym, uznanym menadżerem, twórcą projektów i tego typu wrzutka to jest, drodzy Państwo, najgorsze, co można zrobić. To jest, to jest po prostu takim ludziom, no bo potem... Będzie tak, panie Kamiński, pan tu miał papier, pan to zadekretował na ABW. Dlaczego pan nic nie zrobił? Ale to do ABW pytanie. No Ja dałem to najbardziej kompetentnym ludziom. Ja miałem tutaj na granicy, musiałem pilnować. Ja tu tutaj tak. Jedziemy do Zrobili ci postępowanie o ewentualne kontakty z MI5. Tak, <śmary> My6, MI MI6, MI6. <śmiennie> MI6, tak, bo do wywiadu chodzi. Zostawmy to. Tam jest. w każdym razie. Mamy, drodzy Państwo, teraz I Kto jeszcze z tych przestraszonych? Mamy, mamy jeszcze tych w telewizji, którzy. Boją Wiesz, się... O Ziobrze, jeszcze nie koniec. No zobacz, teraz okazało się, że jednak ta gnębiona przez, przez Ziobrę pani doktor, która, która była przyjaciółką. Rodziny, no sąd, sąd uniewinnił to, to pani doktor, całkowicie. Ale tonku to wyjaśnijmy. Była pani doktor, która była przyjaciółką rodziny Ziobrów, pani -mamy, mam, mamy Zbigniewa, która w pewnym momencie stała się arcywrogiem i została oskarżona o defraudację pieniędzy. To była jakaś tam rodzinna zemsta. Chodziło tam o sprawę, oczywiście gdzieś tam po prostu, że się relacje rodzinne pogorszyły. No i została uniewinniona. No. Jest to jakaś kolejna osoba, która kolejna osoba, która była w relacjach z rodziną, w rodziną, z rodziną tych. Zbigniewa ziobry. Zbigniewa ziobry i w pewnym momencie. Te relacje się popsuły i nastąpił nastąpiła próba zemsty, próba stawiania zarzutów karnych. Ja powiem Państwu: jest taka historia opisana kiedyś przez politykę młodego Zbigniewa Ziobry, który postanowił, uznał, że jego koledzy coś tam próbowali go w coś wrobić, i on po prostu następnie przez ponad 10 lat tych kolesi ścigał. Wykorzystywał do tego swoje wpływy, stanowiska. Kolejne prokuratury, sądy w końcu to umarzały, uniewinniały. Natomiast zmarnował ludziom kilkanaście lat życia. To facet jest po prostu. Koledzy z akademika, z jednego pokoju, razem na imprezy chodzili, znali się, przyjaźnili wcześniej. Tak. Fatalny. Więc, drodzy Państwo, nie... No to jest, to, 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 jest, taka, to, jest taka, to jest taki, jak to mówię przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Ale kto, kto, kto się jeszcze boi, no bo ja. Telewizorzy wyją, że co to będzie, jeżeli ktoś wpadnie na bardzo prosty pomysł, żeby zablokować sygnał i nadawać z innego miejsca, z innego studia. To, to, to jest wycie tam u nich, że nie będzie czołgów, nie będzie śmigłowców, nigdzie tak nie, to, będzie... Tak nie po będzie Po prostu dziękuję, to wy sobie ponadawajcie sami dla siebie, a to pójdzie, a program pójdzie z innego studia, także. To wycie, to wycie rzeczywiście wśród, wśród tych e, funkcjonariuszy TVP, PiS jest, jest, olbrzymie, naprawdę. To tutaj, tutaj to jest chyba właśnie taki ośrodek największych jęków wycia i płac. Tak się Państwu, e, sekretarz. spodziewam się, teraz będzie coraz więcej tych, tych, tych rzeczy, gdzie to, gdzie będziemy mieli te, Szanowni, to mieliśmy drobno techniczny problem, ale już wszystko jest w porządku. Szanowni Państwo, historia, ekspert tym razem, sekret mądrości Żydów. Drodzy Państwo, on jest prosty. To jest, kiedy na całym świecie wprowadzono naukę czytania, pisania, liczenia. No w, w najlepszych krajach, jakieś 200 lat temu. Ale zwykle to się stało wszystko ponad 100 lat temu, dopiero te obowiązkowe nauki. To uwaga, wśród tych, którzy chcieli praktykować religię żydowską, obowiązkowa nauka chłopców czytania, pisania, liczenia, ale dziewczynkom, przy okazji, też się obrywało tą nauką. Była już ponad 2000 lat temu. I nikt do końca nie rozumie, po co to robiono, dlatego w takim sensie, że po co rolnikom, a tutaj wszyscy byli mniej więcej rolnikami, po co rolnikom była taka umiejętność. I potem tutaj jest w tym artykule wytłumaczone, polecam, w jaki sposób to się później przełożyło właśnie na tą wyjątkowość, która potem ma potwierdzenia m.in. liczby na, nagród Nobla w odsetkach różnych i innych wskaźników, no, krótko mówiąc, ponad 2000 lat obowiązkowej nauki czytania, pisania, liczenia, czyli 10 razy więcej niż wśród innych nacji. To jest ten sekret. Polski kod Leonardo da Vinci o tym, co zakodował genialny Leonardo w obrazie Dama z Łasiczką, który jest w Polsce. Bo zostało to zauważone. No, a jak chcecie Państwo dowiedzieć, czyj czy zostało zdekodowane wszystko, to zapraszam do lektury. Oprócz tego jeszcze polecam swój tekst o e, mafii, która walczyła w II wojnie światowej zarówno z okupantem nazistowskim, e, hitlerowskim, jak i z okupantem sowieckim. W dobrych kioskach i w dobrych empikach. No i teraz. Wąsik, no ten, ten wasz mit, że no teraz to spotkanie, które odbyło się w Warszawie e, szefów CIA, e, szefów, szefa, szefa Mosadu, szefa CIA, szefa Mosadu i premiera Kataru, e, że to, to jest zasługa jeszcze służb, którymi ty dowodziłeś, że to jest służby, bo mają taką renomę i to dlatego. Po no, co ty tę głupotę opowiadasz? Zobacz, już nie mówisz o tym, że... Szef CIA spotkał się osobiście z ministrem Szymoniakiem na długiej rozmowie. To, to Oczywiście te, też dlatego, bo wyżejście tak rekomendowali. Tak. Kamiński i, i to przeszło bez echa, po cichutku to zostało zrobione, bo Kami, dla Kamińskiego, jak zadzwoniła szefowa, szefowa wywiadu amerykańskiego, to Kamiński tam tam mało nie był, prawda, że telefon odebrał od szefowej wywiadu, rozmawiała z nim. No. Spodziewam się, że takie kontakty już w tej chwili będą częste i naturalne. No bo kosiniak nie musi w nocy być ciągnięty przez jorka do monopolowego. To jest taka różnica i nie kosiniak. Przecież tylko tylko może yy, 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 o każdej o każdej o porze nocy można można zazwonić. Także to, to, tak to tak to po prostu yy, wygląda. Do Siemoniaka. Tak. do Siemoniaka. Szanowni Państwo, do zobaczenia.